Witam Państwa w firmie Energy Gas Polska. Dzisiaj przedstawiam montaż instalacji gazowej do samochodu marki Toyota. Model Auris z silnikiem pojemności 1,8 litra o mocy 136 koni. Auto zostało wyprodukowane w 2015 roku. Jest to samochód z napędem hybrydowym. W samochodzie zamontowaliśmy instalację BRC Sequoia 32 z podłączeniem pod OBD. Także na skrzynce bezpieczników znajduje się sterownik gazowy obsługujący 3 i 4 cylindry. Tutaj mamy nasze podłącze diagnostyczne, czarne jak i żółte. Pod osłoną silnika mamy wtryskiwacze gazowe. Teraz chwilę odchylę, pokażę wtryski. Tak jest, to są pomarańczowe wtryskiwacze, więc troszeczkę jakby mocniejsze. Tutaj kawałek dalej mamy filtr fazy lotnej. Tam mamy schowany reduktor, a filtr fazy ciekłej razem z zaworem odcinającym gaz jest przy zbiorniczku płynohamulcowego, także w miarę na widoku. Przejdziemy teraz do środka samochodu, gdzie pokażę przełącznik gaz-benzyna. Został zamontowany w wolnej zaślepce po lewej stronie kierownicy. Wlew gazu został oczywiście zamontowany pod klapką wlewu benzyny, tankowany za pomocą specjalnego adaptera przejściówki. Tak jest, w samochodzie został zamontowany troidalny zbiornik o pojemności 55 litrów. Używalnego gazu będziemy mieli 44 litry, co pozwoli nam na uzyskanie dość dużego zasięgu, bo 730 km. Oczywiście dane są podawane w cyklu głównie miejskim. Także auto pali 5 litrów benzyny na 100 km, gazu będzie palić 6 litrów. Koszt przejechania 1000 km na benzynie jest to 250 zł, a na gazie tylko 120 zł. Także na każdy 1000 km oszczędzamy 130 zł, czyli prawie połowę. Instalacja BRC Sequoia 32 w Energy Gas Polska kosztuje 2900 zł, a w tym przypadku zwraca się po przejechaniu 22 300 km. Dziękuję i zapraszam do Energy na montaż i serwis instalacji gazowych.